Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujący przewoźników przy kontrolach firm. Na program zaprasza sponsor, producent olejów silnikowych Qualitium Motor Oil. Witajcie w programie Na Osi. Mam nadzieję, że wakacje się udały i macie spory zapas nowych sił. Część z nich możecie teraz poświęcić na obejrzenie dzisiejszego odcinka. A zobaczycie w nim. Amerykę na zlocie Qualitium Master Truck. Ale najpierw trochę posprzątamy. Zajrzymy też do najnowszego serwisu Mana. A także dowiemy się, dlaczego Europarlament przerwał obrady. Jedziemy! Trochę mnie poniosło, kiedy dowiedziałem się o skróceniu sesji Europarlamentu, ale o tym będzie później, bo na razie zapraszam na stroboskop. Pojazd DAF XF został wybrany flotową ciężarówką roku 2016 w prestiżowym plebiscycie Motor Trans Awards w Londynie. Było to szóste zwycięstwo DAF-a w ciągu ostatnich 9 lat. Nagrodę wręczono na oficjalnej ceremonii, w której udział wzięło 1600 czołowych przedstawicieli branży transportowej. Na tegoroczny zlot Qualitium Master Truck przybyła bardzo liczna reprezentacja Niemiec. Niektórzy powiadali nawet, że było to prawdziwe oblężenie, co jednak wcale nie powinno nikogo przerażać, bo samochody naszych zachodnich sąsiadów prezentują zwykle najwyższy poziom. Przekonacie się o tym w jednym z najbliższych odcinków. Siedemdziesiąt dwa lata temu, 1 września 1944 roku, przedstawiono w Sztokholmie samochód osobowy Volvo PV444. Konstruktorom udało się zbudować niewielki i tani pojazd, którego produkcję rozpoczęto dopiero po wojnie, w 1947 roku. Przez pierwsze 5 lat auto oferowano, podobnie jak niegdyś Forda T, w dowolnie wybranym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Było to pierwsze Volvo z nadwoziem samonośnym. Już w tamtych czasach przednia szyba była klejona, a od drugiej połowy lat 50. montowano w nim pasy bezpieczeństwa. Model produkowano do 1958 roku, kiedy po modernizacji zmieniono oznaczenie na PV544. Wzrost cywilizacyjny ma różne skutki. Jednym z nich jest lawinowy przyrost ilości odpadów i śmieci. Zobaczmy więc nowoczesny pojazd do ich wywożenia. Oto śmieciarka na podwoziu Mercedesa Econica. Dynamicznie postępująca urbanizacja naszego globu wpływa także na rozwój środków transportu. Pojawiła się nawet dedykowana ruchowi miejskiemu kategoria ciężarówek. Pierwsi w tej dziedzinie byli Anglicy i Włosi, ale najbardziej popularny na świecie urban truck to Mercedes Econic, który pojawił się na rynku w 1998 roku i doczekał wielu miejskich zastosowań, takich jak wóz strażacki, podnośnik koszowy, cysterna paliwowa, autolaweta, a nawet betonomieszarka. Do nas trafił na test model 2630 w zdecydowanie najpopularniejszym wydaniu, jako śmieciarka. Właściwie kariera Econica zaczęła się w branży komunalnej. Pojazd będący połączeniem podwozia ciężarówkowego z autobusowym w swym założeniu miał poprawić pracę w ruchu miejskim z częstym opuszczaniem kabiny przez załogę. Każdy, kto kilkadziesiąt lub nawet 100 razy dziennie wychodził i wchodził do szoferki, wie, jakie to męczące, niezdrowe, a nawet niebezpieczne. Econic podłogę ma tak nisko jak w autobusie miejskim, podobnie jak drzwi. Te dla ładowaczy są pneumatycznie otwierane, ale i kierowca ma niezłe wrota po swojej stronie. Ergonomia ruchu załogi to największa zaleta kabiny. Równie dobra jest widoczność. Z
wspomagają ją olbrzymie, niemal pałacowe zwierciadła ze wszystkich stron. Mamy jednak małą uwagę. Nieostrożny załogant przy wysiadaniu może zbyt boleśnie przejrzeć się w prawym lusterku. Design Econica naszym zdaniem uległ przy ostatnim faceliftingu pogorszeniu. Stylistyka przedniej ściany kabiny kojarzy się bardziej z ponurą miną wygłodniałej mureny niż z ekologicznym optymistą. Ale prawdziwi transportowcy mawiają, że ciężarówka zaczyna się za kabiną. Co tu znajdujemy? Na trzyosiowym podwoziu, w układzie 6x2 skierowaną hydraulicznie skrętną osią wleczoną, zamontowano zabudowę śmieciarkową firmy Ecocel. To bardzo solidny polski produkt, doceniany także za granicą. Dzięki temu nie odnieśliśmy wrażenia jakościowego niedopasowania. Testowany Econic to model z 300-konnym silnikiem OM936, chwalącym się momentem obrotowym sięgającym 1200 Nm. W zupełności wystarcza to do poruszania się po ulicach. Tego typu pojazdy nie grzęzną już na składowiskach odpadów, więc nie potrzebują silniejszych silników. Jak się pracuje taką śmieciarką? Wrażenia zza koła kierownicy przypominają te z prowadzenia autobusu miejskiego. Potężne szyby, lusterka i nisko umieszczony fotel kierowcy wyraźnie podkreślają, że to miejska ciężarówka. Automatyczna skrzynia biegów Allison 3000P o 6 biegach jeszcze wrażenie to potęguje. A hamulec przystankowy, jak w przegubowcu, i równie autobusowe prawe drzwi mogą skłonić kierowcę do próby sprzedaży biletów załodze wracającej do kabiny. Włączalny przy 30 km na godzinę ogranicznik prędkości z blokowaniem jazdy do tyłu oraz tempomat czynią pracę jeszcze przyjemniejszą. Jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Ten polsko-niemiecki mariaż prezentuje się całkiem udanie. Natomiast europosłowie zachowali się ostatnio niezbyt właściwie. Zobaczcie, o czym debatowali i co było przyczyną nagłego przerwania obrad. Organy Unii Europejskiej nie zajęły stanowiska w sprawie zgodności niemieckich przepisów o płacy minimalnej z prawem wspólnotowym. Podobne regulacje od 1 lipca wprowadziła Francja, która dodatkowo żąda ustanowienia przedstawicielstw polskich firm transportowych na swoim terytorium. Oprócz tego zarówno niemieckie, jak i francuskie regulacje prawne wymagają prowadzenia dokumentacji finansowej i kadrowej w językach tych krajów. Z wielu stron słychać, że dany przez te państwa przykład trafił na podatny grunt w innych regionach. W ocenie naszych transportowców jest to cios w swobody europejskie, a nasz rząd zachowuje w tym przypadku dość bierną postawę. Ta sytuacja zmusiła przewoźników do protestu na europejskiej arenie i pod egidą ZMPD zorganizowano wyprawę do Brukseli. Jedziemy po to, żeby złożyć petycję w Komisji Europejskiej, żeby Komisja Europejska wzięła się w końcu do roboty i tak zupełnie na poważnie, symetrycznie, tak jak żąda od nas wyjaśnień w wielu sprawach, również i wyjaśniła tą sprawę łamania podstawowych zasad i swobód obowiązujących w Unii Europejskiej. Róbmy to razem. Polscy przewoźnicy skrzyknęli swoich kolegów po fachu z kilkunastu państw, między innymi z Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier. Do spotkania doszło w Brukseli na rondzie Schumana pod siedzibą Parlamentu Europejskiego. Polscy europosłowie wyszli do protestujących, aby poprzeć ich działania. Uważam, że propozycja wprowadzenia płacy minimalnej zarówno przez Niemcy, jak i przez Francję jest nieuczciwa, godzi w jednolity rynek, swobodę świadczenia usług i jest tym wszystkim, co nie jest związane z Unią Europejską. My w parlamencie skierowaliśmy do Komisji Europejskiej żądanie podjęcia działań w tym zakresie.
Wskazaliśmy, że działania rządu niemieckiego i francuskiego stanowią naruszenie prawa europejskiego. Zobaczymy, jakie będą efekty. Protestować trzeba. Wszyscy są zjednoczeni tym, żeby się państwa nie mieszały do transportu, pozwoliły na wolny handel, wolną konkurencję. To wtedy wygrają ci najtańsi, ci najlepsi przewoźnicy i wygrają konsumenci, którzy będą mieli najtańszy transport. Jeżeli ustalimy płacę minimalną, to transport zdrożeje, a zdrożeje transport, to zdrożeje wszystko, prawda? Bo wszystko jest tam transportowane i to w końcu zapłaci za to Europejczyk, będzie miał drogie towary i tyle. Głośny protest wzbudził zainteresowanie belgijskiej policji, ale jego spokojny przebieg nie wywołał żadnej reakcji tamtejszych stróżów prawa. Było też spotkanie z naszymi europarlamentarzystami. Akcja zakończyła się przemarszem wokół ronda i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. W drodze powrotnej do Polski przyszedł czas na pierwsze refleksje. Jeżeli my byśmy nic nie zrobili, to z całą pewnością nie mielibyśmy nawet szansy spodziewać się, że ktokolwiek kiwnął palcem w naszej sprawie. Wyprawa przyniosła także konkretny efekt. Mamy zapewnienie, że będą w dalszym ciągu z wielką determinacją kontynuować integrację tą międzynarodową i wspólnie z innymi ministrami wypracowywać stanowiska i żądania wobec Komisji Europejskiej, żeby sprawa po prostu nie odłożyła się sama jakby na półkę, nie dostała odleżeń i żeby nie zakurzyła się tam totalnie. Temat trafił nawet pod obrady Europarlamentu. Został zapisany jako ostatni punkt porządku dnia, co okazało się zgubne, bo przewodniczący odebrał głos naszej posłance i nagle zakończył posiedzenie plenarne przed czasem. Ze strony wielu deputowanych padły wówczas zarzuty, że powodem była chęć umożliwienia posłom obejrzenia półfinałowego meczu Niemcy-Francja na Euro 2016. Tym sposobem ważna dla naszych przewoźników sprawa nadal pozostała nierozstrzygnięta, ale transportowcy są zdeterminowani i gotowi do dalszych działań. Zapraszam do następnego wyjazdu, jeżeli będzie konieczność zorganizowania takiego. Nie od dziś bowiem wiadomo, że w jedności siła, a tą transportowcy właśnie tutaj udowodnili. Ja nie postąpię jak przewodniczący obrad i nie zakończę programu przed czasem. Ale na mały relaks zasłużyliśmy. Zapraszam na przerwę. Zaraz po niej ze zlotu Qualitium Master Track powieje Ameryką. Ale najpierw odwiedzimy serwis Mana w Opolu. Zostańcie z nami, bo za momencik jesteśmy z powrotem. Sponsorem programu jest Opoltrans, autoryzowany dealer naczep Mega. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Na program zaprasza sponsor, producent olejów silnikowych Qualitium Motor Oil. Wszyscy producenci ciężarówek starają się rozwijać sieć stacji serwisowych do obsługi swoich pojazdów. Nie inaczej jest u Mana, którego najnowszy serwis powstał w Opolu. Zapraszam na oficjalne otwarcie. Użytkownicy Manów mogą spać spokojnie, bo firma dba o nich i ich pojazdy. Można się o tym przekonać, obserwując sieć serwisów rozsianych po całej Polsce. Lokalizowane są tak, by do każdego z nich było blisko, a ostatnia analiza potrzeb wykazała, że na Opolszczyźnie niezbędny jest nowy punkt. Uruchomiono go już w 2015 roku, ale uroczyste otwarcie miało miejsce niedawno. Prowadzimy tutaj działalność w zakresie obsługi pojazdów ciężarowych i dostawczych firmy Man Truck & Bus Polska. W ramach naszej działalności nie boimy się też pojazdów innych marek oraz naczep i przyczep. Jest to też kolejny ogniwo, z którym się zajmujemy. Dążymy do tego, żeby w pełni obsługiwać firmy transportowe. Zwarta bryła budynku robi bardzo przyjemne wrażenie. Dojazd do serwisu jest dobrze oznaczony. Każdy, kto potrzebuje fachowej pomocy, zauważy trzepoczące na wietrze proporce z firmowym logo.
Nikt też, kto przyjedzie do serwisu, nie musi długo oczekiwać na obsługę, bo jak zapewnia zarządzający tym serwisem, na stanowiska naprawcze jednocześnie można wprowadzić 12 pojazdów. Oczekujący na zakończenie prac kierowcy mają do dyspozycji pomieszczenie, w którym spokojnie przeglądną prasę, napiją się kawy lub oglądną ulubiony program telewizyjny. Oczywiście nie stracą swojego auta z oczu, bo mogą obserwować działania mechaników przez specjalne okno z widokiem na stanowiska robocze. Remont ciężarówek odbywa się też bez zbędnych przestojów, bo podczas projektowania zaplecza technicznego przewidziano całkiem spory magazyn podręczny z najpotrzebniejszymi częściami. W związku z doświadczeniami naszej firmy i wynikającymi z innych miejsc, w których działamy, budynek jest przygotowany bardzo optymalnie. Na przykład posiada centralną dystrybucję oleju, centralną dystrybucję powietrza, pneumatyki, odciągi warsztatowe i inne elementy wyposażenia, które wpływają pozytywnie na tutaj pracę, ergonomię i środowisko. Pracownicy preferują stanowiska wyposażone w podnośniki nożycowe o udźwigu 13 ton, czyniące pracę łatwiejszą. Po prostu nie trzeba pokonywać kilku schodowych stopni, wychodząc z kanału. Dzięki zainstalowanej w warsztacie pełnej linii diagnostycznej, mechanicy są pewni, że wyjeżdżająca ciężarówka jest w 100% sprawna. W tym serwisie zadbano też o komfort pracy nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Zamontowane pod sufitem promienniki gazowe bardzo szybko ustalają wewnętrzną temperaturę na odpowiednim poziomie. Jak widzimy, jest tu komfortowo, zlecenia realizowane są szybko, a dodatkowo obsługiwani są wszyscy, nie tylko ci z dużych ciężarówek. Zaglądnijcie, sprawdźcie i ocencie. My już byliśmy i uważamy, że jest ok. No to już wiecie, gdzie w Opolu naprawić ciężarówkę. Ale na pewno nie macie pojęcia, jak nazwać to, co teraz pokażemy. To nazwałbym brakiem wyobraźni. A jak to nazwać? To była zemsta na szefie. Już za chwilę przeniesiemy się na 12 zlot Qualitium Master Track, ale posłuchajcie jeszcze, co będzie w następnym odcinku. Odwiedzimy zakątek pomocy drogowych na zlocie Qualitium Master Track. Zatankujemy na automatycznej stacji paliw. Zajrzymy na piknik w jednym z oddziałów Opol Transu. I pojeździmy ciekawym Iveco Daily. Bądźcie z nami nie tylko w następnym odcinku, ale przez cały czas dzięki naszej stronie internetowej. Zachęcam też do zaglądania do prasy branżowej i czytajcie nowy kwartalnik Opol Trans, całkowicie bezpłatny, dostępny we wszystkich punktach Opol Transu w całej Polsce. W tym egzemplarzu bardzo ciekawa informacja o hybrydowej ciężarówce, jedyne 2000 koni mechanicznych mocy. Zapraszam. A teraz zobaczcie pojazdy amerykańskie i oldtimery na 12 zlocie Qualitium Master Track. Cześć! Przez kilka lipcowych dni autodrom ośrodka Delta i lotnisko Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi koło Opola były w centrum uwagi całej europejskiej transportowej braci. Bo właśnie tu zorganizowano 12 zlot Qualitium Master Track. Ta wielka międzynarodowa impreza przyciągnęła w tym roku blisko 700 pojazdów ze wszystkich zakątków kontynentu, gromadząc w jednym miejscu i czasie najpiękniejsze ciężarówki, jakie można spotkać na drogach. Niektóre z nich, nawet nietknięte tuningiem, budzą ogromne zainteresowanie, a czasem wręcz podziw. Chodzi oczywiście o pojazdy amerykańskie. Kwadratowy,
nieco jakby z gruba ciosany Nohal Kenwortha, okryty ogromnej wielkości chromowaną osłoną chłodnicy, budzi mimo wszystko pozytywne skojarzenia. Przeciwwagą dla niego jest wyrastająca za kabiną salonka, której zdają się strzec sterczące ponad dachem kominy układu wydechowego. Na tle ciemnego lakieru wszystkie błyszczące detale wyglądają niezwykle efektownie, przyciągając z jakąś tajemniczą siłą wzrok obserwatora. W naturze ciągnik rzadko występuje solo, więc i na zlocie jeden z Kenworthów prezentował się z naczepą. Jednak do tego podrasowanego Amerykańca zwykła teściowa pasowałaby jak kwiatek do kożucha. Zatem właściciel przerobił na luksusowy salon blaszankę, znajdując w niej jeszcze miejsce na odjechaną trajkę. Obok nosaczy przycupnął płaski jak deska czerwony Freightliner, dając świadectwo różnorodności wytwarzanych za oceanem odmian pojazdów. Niedaleko dostrzec można było jego młodszego brata. Ten jednak już w myśl obowiązującego na highwayach kanonu pysznił się wydatnym, odpowiednim do wielkości auta kinolem. Wedle tego samego nosatego wzorca zbudowany był Dodge Power Wagon. Ten, przeniesiony już do rezerwy w Yaris, mimo swoich lat zdawał się być w nieustannej gotowości do podjęcia służby. Zresztą staruszków nie brakowało na zlocie, czego przykładem może być choćby taki oto robór. Każdy zachowany egzemplarz tej marki niesie w sobie pewną przestrogę, bo jasno komunikuje, że auto może być trwalsze od państwa, w którym zostało wyprodukowane. Swoiste ostrzeżenie, choć o zdecydowanie niższym ciężarze gatunkowym, przekazują też polskie stary, bo ich macierzysty kraj nadal przecież istnieje. Jedynie marka odeszła już do lamusa historii, dzieląc smutny los wszystkich krajowych samochodów. Ale prezentowane na zlocie egzemplarze wyglądały tak, jakby wczoraj zjechały z fabrycznych linii produkcyjnych. Na tym tle szwedzkie czy niemieckie oldtimery tracą nieco swojej charyzmy, co jednak w żadnym calu nie odbiera im dostojności i zaklętego w karoseryjnych blachach piękna. Bo przecież chyba nikt nie odmówi uroku kanciastym albo nosatym Scaniom. W modelach T echem odbija się zamorska motoryzacja, podobnie jest też w niektórych odmianach Volvo, budowanych dla amerykańskich odbiorców. Takie ciężarówki też dotarły na tegoroczny zlot, dumnie prezentując się pośród swoich kuzynów ze starego kontynentu. Żeby jeszcze przez chwilę pozostać za oceanem, wypada choćby wspomnieć o mniejszych przedstawicielach tamtejszego przemysłu motoryzacyjnego. Wany i salonki miały więc na 12. Qualitium Master Tracku swoje miejsce, urządzone nieco na modłę amerykańskiej prowincji, z dala od zgiełku panującego w samym centrum imprezy. Zaciszny zakątek wykorzystali także motocykliści, których wcale niemała reprezentacja zawitała na opolską imprezę. Wśród jednośladów nie brak było i takich, które poddano tuningowi w mniejszym lub większym zakresie. Jak z tego wynika, pozytywne zakręcenie nie zależy wcale ani od wielkości, ani typu pojazdu. Dało się to dostrzec nawet na przykładzie motoryzacji w miniaturze, bo i niektóre modele, czy to zdalnie sterowane, czy wystawowe, dotknęła czarodziejska różdżka, odmieniając kopciuszka w królewnę. Wracajmy jednak do motoryzacji w jej naturalnym rozmiarze. Pojazdy różnych gabarytów o szerokiej palecie zastosowań zdawały się przekonywać zlotową publiczność, że transportu samochodowego trzeba doszukiwać się wszędzie. We wszystkim, co jemy, czego używamy, dotykamy lub widzimy. Wzorem roku ubiegłego na zlocie zjawiła się spora ilość takich nieco zwyklejszych ciężarówek. Niektóre z nich zjawiły się nawet załadowane, pokazując, jak wygląda ich codzienność. Zresztą taka sama jest udziałem choćby ich najpiękniej stuningowanych ciężarówek. Samochody wyprodukowane przez wielką europejską siódemkę oczywiście przeważały na zlocie, ale pośród obecnych DAF-ów, Iveco, MAN-ów, Mercedesów, Scani, Renault i Volvo próżno było szukać dwóch identycznych egzemplarzy. Bo przecież każdy właściciel auta, jeśli już zdecydował się zmienić jego wizerunek, to nie po to, żeby stworzyć replikę innego samochodu, ale uzyskać efekt niepowtarzalny. Był to potężny magnes, który z ogromną siłą przyciągał nieprzebrane tłumy publiczności, mającej jedyną w swoim rodzaju okazję, aby z bliska dokładnie przyjrzeć się efektom mozolnego trudu włożonego w stworzenie prawdziwych arcydzieł ciężkiego tuningu.
Takie właśnie ciężarówki zapełniały bez reszty zlotowy plac, tworząc niezwykły kalejdoskop, w którym barwy mieszały się z błyskami chromów. Z jednych kabin wyzierały baśniowe stwory, z innych spoglądali filmowi bohaterowie albo gwiazdy estrady. Ale nie samym aerografem tuning stoi. Więc nie brakowało rur z bateriami halogenów, kangurówek i nierzadko misternie wykonanych zdobień ze stali nierdzewnej. Niektórzy poszli jeszcze dalej, tworząc niemal artystyczne instalacje przeróżnymi elementami nawiązujące do przewodniego motywu upiększenia auta lub zestawu. Ale i na tym nie koniec, bo znaleźli się i tacy, którzy urządzali wokół pojazdu niemal cały happening, tematycznie podporządkowując swoje działania głównej idei tuningu. Do nieco innych przedsięwzięć z pewnością wypada zaliczyć urządzenie kącika kąpielowego na pojeździe. Upał jest wręcz przypisany do opolskiego zlotu, więc basen był nieustannie oblegany przez chcących się choć na chwilę ochłodzić. Jednak i to nie wyczerpywało inwencji uczestników imprezy. Pod wieczór co najmniej kilka naczep zmieniało swoje prozaiczne transportowe przeznaczenie, przeistaczając się w dyskoteki, skąd donośnie dolatywały dźwięki aktualnych przebojów, dając przegląd różnych gatunków muzycznych. Zresztą nie mogło być inaczej, skoro od pierwszego zlotu muzyka jest jego nieodłącznym składnikiem. Nie zabrakło jej także na tegorocznym Qualitium Master Tracku. Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się i w Ameryce. Gdzieś pod palmami raj, mówili jedź, bo tam podobno życie. O, był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła. Lecz to w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość za Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzone jak motocykl. Hej, wypijemy wszystkie drinki, a słodna. Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie, DJ przygrywa. Splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście napływa. Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Krzysztof, Sławomir, a w mych ramionach Magdalena. Miłość, miłość za Kopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syczkie drinki, a słodna. Jedziemy! Poranek jasny świt, głowy leciutkie, bo to przecież góry. Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj nim, przeganiasz chmury. O, buzi mi teraz daj, a potem więcej, gdy będziemy sami. Pod wieczora, baby, znowu zaczynamy. Miłość, miłość za Kopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syczkie drinki, a słodna. Miłość, miłość za Kopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzone jak motocykl. Hej, wypijemy wszystkie drinki, aż do dna. Aż do dna.
Sponsorem programu był producent oleju Qualitium Motor Oil do pojazdów osobowych i ciężarowych. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.